Każde miasto słynie z kogoś lub z czegoś. Znakiem rozpoznawczym Nidzicy jest zamek. I choć zainteresowanie obiektem rośnie z roku na rok, władze ubolewają, że wabik na turystów nie przynosi zaiste niezbędnych złotówek. To i zawsze jest taka dyskusyjna sprawa. No, jeśli chodzi o jakieś dochody z zamku, no to są raczej symboliczne. Natomiast wydatki związane choćby z remontami, tymi najpilniejszymi, bo no, my mówimy teraz o remoncie dachu, tak? A potrzeb jest znacznie więcej. Natomiast zamek jest takim magnesem, który przyciąga również turystów, jest wizytówką, jest takim, można powiedzieć, logo Nidzicy, tak? Czyli symbol. No, każdy, z kimkolwiek się rozmawia gdzieś na temat Nidzicy, zaraz kojarzy Nidzicę z tym naszym krzyżackim XIV-wiecznym zamkiem. Wydatków przybywa, a pieniędzy nie. W Urzędzie Miasta przykładają jednak wszelkich starań, by fundusze na remonty pozyskiwać. Jak widać, skutecznie. Modernizacja ruszyła pełną parą. Na terenie obiektu robotnicy mają ręce pełne pracy. Zrobiliśmy najpierw, tak jak mówiłem, w ubiegłym roku zakres taki rzędu ponad 200 tysięcy, w tym roku 670 tysięcy. No tu udało nam się uzyskać dofinansowanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prawie 300 tysięcy złotych. No zostaje jeszcze przedzamcze, także to już jak gdyby z górki. Turyści będą mieli na czym oko zawiesić. Zamek już teraz działa na zwiedzających wabiąco. Po liftingu i paparazzi się tu namnoży. W ubiegłym roku robiliśmy dach, wschodnią połać tego dużego, tej dużej bryły głównej zamku. Teraz robimy krużganki górne w południowej i w północnej części i krużganki dolne w części wschodniej. Dochodowy obiekt może i to nie jest, ale rozpoznawalny bez wątpienia tak. Gdyby nie zamek, Nidzica zwykłą mieściną by pozostała, w której nawet o grupce turystów co najwyżej by można pomarzyć. A tak, to chociaż lokalni przedsiębiorcy mają nowych, choć tymczasowych klientów.